Cześć! Jeśli budujecie dom lub remontujecie dach, będziecie musieli dokonać wyboru pokrycia dachowego. W dzisiejszym odcinku opowiemy, jakie czynniki powinniście uwzględnić podczas wyboru pokrycia dachowego. Wyjaśnimy, dlaczego one są ważne. Przemyślana decyzja sprawi, że Wasz dach przez lata będzie szczelny i trwały oraz zachowa estetyczny wygląd. Zaczynamy! Nazywam się Bartosz Wierciński. Na co dzień doradzam klientom w wyborze pokryć dachowych i ogrodzeń metalowych. Dzisiejszy odcinek poświęcimy na wyjaśnienie, od czego zależy wybór pokrycia dachowego. Skupimy się na czynnikach ważnych z punktu widzenia inwestora. Inwestorzy oraz wykonawcy powinni pamiętać, że pokrycie dachowe musi być zgodne nie tylko z ich wizją, ale przede wszystkim z wymogami prawnymi oraz projektem budowlanym. Powinniście zatem dokładnie sprawdzić wytyczne zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli obszar waszej działki nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, należy złożyć wniosek o wydanie warunków zabudowy. W tych dokumentach mogą być zawarte wytyczne dotyczące rodzaju pokrycia, a nawet koloru dachu. Jedną z funkcji pokrycia dachowego jest tłumienie hałasu powstającego podczas opadów atmosferycznych i podmuchu wiatru. Najlepiej pod tym względem wypadają ciężkie pokrycie dachowe, czyli dachówka betonowa i ceramiczna. W nieco mniejszym stopniu hałas redukują pokrycia blaszane. Pamiętajcie, że skuteczność tłumienia hałasu odgrywa duże znaczenie w przypadku, gdy poddasze w Waszym domu jest zamieszkałe. W przeciwnym razie akustyka dachu nie odgrywa większej roli. Poszczególne rodzaje pokryć dachowych znacznie różnią się między sobą ceną. Cena pokryć blaszanych, czyli blachy trapezowej, blachodochówki oraz panelu dachowego na rąbek, zależy od grubości i zastosowanej powłoki antykorozyjnej. Obecnie cena metra kwadratowego blachodochówki kształtuje się w granicach 50-60 zł za metr kwadratowy. Nieco droższy jest panel na rąbek. Ceny zaczynają się od około 70 zł za metr kwadratowy. Dachówki ceramiczne są droższe od pokryć blaszanych. Rozpiętość tych produktów też jest szeroka. Pamiętajcie, że podajemy jedynie orientacyjne ceny. Sytuacja na rynku pokryć zmienia się dynamicznie, a cenniki producentów często podlegają aktualizacji. Poszczególne pokrycie dachowe znacznie różnią się od siebie ciężarem. Pod względem masy możemy je podzielić na lekkie i ciężkie. Do pokryć lekkich należy zaliczyć blachę trapezową, blachodachówkę oraz gąty bitumiczne. W zależności od grubości powłoki ich ciężar wynosi od kilku do kilkunastu kilogramów na metr kwadratowy. Pamiętajcie, że jeśli chcecie wymienić pokrycie dachowe w starszym budynku, wykorzystując dotychczasową więźbę dachową, lekkie pokrycie dachowe będą najbardziej odpowiednie. Ciężkie pokrycie dachowe, np. dachówka ceramiczna czy łupek, mogą ważyć kilkadziesiąt kilogramów na metr kwadratowy. Wymagają one solidnej konstrukcji więźby dachowej. Pokrycia dachowe wykazują się różną trwałością. Ich odporność na warunki atmosferyczne wynika z wielu czynników, w tym procesu produkcji, zastosowanych powłok antykorozyjnych oraz stopnia zanieczyszczenia środowiska. Większość producentów na pokrycia blaszane udziela 30 lub 40 lat gwarancji. W praktyce trwałość tych pokryć jest wyższa i wynosi kilkadziesiąt lat. Należy jednak pamiętać, że wszystkie uszkodzenia materiału, które naruszyły powłokę antykorozyjną, Znacznie przyspieszają proces degeneracji materiału. Dziękujemy za obejrzenie naszego poradnika. Mamy nadzieję, że pomógł on Wam zrozumieć, jakie czynniki dotyczące wyboru pokrycia dachowego są istotne z punktu widzenia inwestora. W kolejnym odcinku omówimy blachę trapezową, która jest najbardziej popularnym z pokryć dachowych. Pamiętajcie, aby subskrybować nasz kanał, dzięki któremu będziecie na bieżąco z nowymi treściami, które regularnie publikujemy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.